pielgrzymki służą temu, by wzrastała nasza duchowość, byśmy jednocząc nasze parafie, nasze domy, byśmy razem chwaląc Pana Boga mogli oddać cześć Maryi, która jest naszą matką, do której się uciekamy, która nigdy w potrzebach nas nie opuści. Ale tym głównym aspektem, dla którego ludzie chodzą na pielgrzymki, jest chęć wspólnej modlitwy, która w każdym z nas jest. A wiadomo, jak to jest, że w domach nie zawsze ta modlitwa wychodzi. Jest to może taka sytuacja wstydliwa dosyć, żeby cała rodzina się zebrała wspólnie i razem pomodliła, co jest oczywiście bardzo pięknym zwyczajem. Tu rzeczywiście idą razem rodziny. Dzisiaj nam pogoda niespecjalnie dopisywała, padał deszcz, ale ludzie rzeczywiście szli i wspólnie się modlili. Tu w Górce Duchownej można uzyskać odpust zupełny. O co to tym wszystkim chodzi? Odpust zupełny polega na tym, abyśmy chwaląc Pana Boga mogli uzyskać odpuszczenie grzechów albo dla jednej zmarłej osoby, która znajduje się w czyśćcu, albo dla samego siebie. Trzeba uczestniczyć w mszy świętej i pomodlić się w intencjach Jana Pawła II. I polega to na tym, abyśmy wspomogli tych zmarłych, którzy czekają na zbawienie, którzy mają jakieś niezałatwione sprawy, jakieś grzechy, które czekają na odpuszczenie. My, jako będąc na ziemi, możemy im pomóc szybciej uzyskać dostęp do Pana Boga, by mogli się cieszyć oglądaniem Jego w chwale. Dlatego msza święta, spowiedź święta, komunia święta i modlitwa w intencji Jana Pawła II.